Julia Wieniawa w ciągu zaledwie kilku lat wspięła się na absolutnie wyżyny polskiego show, biznesu, co poskutkowało wieloma głośnymi rolami, występami na największych festiwalach i statusem niezwykle popularnej celebrytki. Trudno więc przesadnie dziwić się, że każdy ruch 24, klatki jest uważnie śledzony. W ostatni poniedziałek oczy Polaków były na nią zwrócone za sprawą topso pod festiwal, który Wieniawa poprowadziła jako konferansjerka. Młoda gwiazda otrzymała wielką okazję na pokazanie swoich umiejętności przed zbliżającym się wielkimi krokami debiutem w Mam Talent. Zapowiedź zastąpienia Małgorzaty Foremniak właśnie Julią Wieniawą wywołało sporo kontrowersji wśród fanów programu. Więc TVN, Owi z pewnością zależy na jak najlepszym zaprezentowaniu jej mocnych stron. W Sopocie coś jednak nie wyszło, bo pod postem Wieniawy z entuzjastycznym, my bawimy się świetnie, a wy? Zarobiło się od hejterskich komentarzy? A przecież daleki od ideału występ w roli prowadzącej to nie jedyny powód, za jaki w ostatnich czasie obrywa się celebrytce w sieci. 24,5 latka musiała też nasłuchać się mnóstwa negatywnych komentarzy z powodu doniesień Super Ekspresu. Tabloid rzekomo dotarł do wynagrodzeń urorów: Mam talent i podał, że to właśnie Julia Wieniawa będzie zarabiać z nich najwięcej, aż 500 tysięcy złotych za sezon co z kolei miało być kwotą nawet wyższą od tej, którą do tej pory zarabiała Agnieszka Chylińska, mowa o 300 tysięcy złotych. W rankingu najcenniejszych marek osobistych w Polsce magazynu Forbes Julia Wieniawa uplasowała się na 14 miejscu z wyceną na poziomie 134 miliony złotych. Nie ma więc wątpliwości, że jej garza musi odpowiadać olbrzymiej popularności. Niekoniecznie należy się jednak przyzwyczajać do wspomnianej wcześniej kwoty 500 tysięcy złotych za sezon. Sama Wieniawa stanowczo zaprzeczyła podanej przez Super Express kwocie, nie wiem, kto to wymyśla i nie podoba mi się zaglądanie do czyjegoś portfela, a te kwoty mają się nijak do rzeczywistości. Proszę o nierozprzestrzenianie fałszywych i niesprawdzonych informacji, zaznaczyła celebritka w rozmowie z pudelkiem. Wieniawa nie zdecydowała się na ujawnienie choćby zbliżonej garzy, jaka przysługuje jej z racji pełnienia roli uroki mam talent. Trudno się jej jednak dziwić, że tak zdecydowanie reaguje na podobne informacje, skoro, jak sama twierdzi, zostały wyssane z palca. Zobacz też, Julia Wieniawa podróżuje za krocie. Naprawdę padły takie kwoty Wieniawa podjęła ważną decyzję. Gigantyczne zmiany w domu gwiazdy Małgorzata Foramiak straciła pracę w TVN, a teraz takie wieści.